Für die ENF-Fraktion hat jetzt das Wort Frau. Im Namen der Gruppe ENF, Pani Le Pen. Attention avec les analyses sur les. Jeżeli chodzi o analizę wyników ruchów politycznych w naszych krajach, tutaj to nie jest to proste i mam wrażenie, że socjaliści mają chyba teraz 22% tylko, a nikt się nie podał do dymisji. Szanowni Państwo, za 4 miesiące Anglicy będą głosowali w referendum, czy zostać, czy nie w Unii Europejskiej. Jest to wybór opinii publicznej, który jest bardzo uzasadniony i wydaje mi się, że pokazuje to, że żywa jest jeszcze demokracja angielska. Niestety we Francji sytuacja tak nie wygląda. Tam media nie mają takiego samego stanowiska, nie wszystkie są proeuropejskie, więc będzie rzeczywista debata demokratyczna, będzie rzeczywiście pogłębienie idei, przyjęcie stanowisk. Jeżeli chodzi o wolność myślenia, to to się przekłada teraz na działanie i musimy tutaj, kiedy szanujemy opinie, musimy szanować wszystkie opinie, przecież na tym polega demokracja. I to przemyślenia dla Brexit będą dla Brytyjczyków możliwość przeanalizowania wartości uczestnictwa w instytucji europejskiej. Jeżeli okaże się, że bilans nie jest pozytywny, to pójdą inną drogą, drogą wolności, wolną suwerenności i dzięki temu będą w stanie rozwiązać swoje problemy. Oświadczenie praw człowieka w artykule 28 wyraża jasną zasadę. Pokolenie nie może sprawić, że kolejne pokolenia będą musiały poddawać się ich prawom. No i było pokolenie Brytyjczyków, które postanowiło, że Brytyjczycy będą w Unii Europejskiej. I to pokolenie nie może teraz narzucić instytucji europejskiej bez debaty, bez głosu aktualnemu pokoleniu. To referendum jest po prostu zgodne z logiką demokracji, w związku z tym jest w pełni uzasadnione. Unia Europejska nam narzuca swoje liczne prawa, ale to są decyzje, które podejmowane są często przez osoby, które nigdy nie zostały wybrane demokratycznie, bez debaty demokratycznej, bez debaty mediatycznej. W związku z czym są to tak naprawdę decyzje, które są tylko w interesie administracji. Unia Europejska jest tutaj tyranią, która w sposób być może legalny jest u władzy, ale później wykorzystuje swoją władzę w sposób nielegalny. I nic nie zmieni tej okrutnej rzeczywistości, nie bardziej niż szantaże, które widzimy po stronie systemu. Ni też sondaże, które ostatnio przeprowadził pan Soros, które tutaj opublikuje nam pan Weber, który woli sondaże niż referenda. Nie mogą państwo odrzucić sądu ludzi i muszą państwo zrozumieć, że może się to zakończyć tak naprawdę sankcjami, bo przecież na tym polega demokracja. Mam nadzieję, że sankcja dla państwa będzie okrutna, bo pamiętajmy o tym, że nagrodą dla Brytyjczyków będzie wolność.